Hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Diabołka 4. To jest ostatni odcineczek w tej pierwszej becie. Zostajemy przy Keltasie, bo Keltas to fan. Keltas to fan. I standardowo nie robimy fabuły. Dobra, co tutaj jest? Strażnica Światłości. Dobra, chodźmy. Chciałem iść do zadania pobocznego, ale nie będziemy pół godziny iść, nie? Nie mamy kunia. Czy mogło przestać by się lagować? Proszę bardzo. Bardzo proszę. Jelonki biegają, nie można ich zabić niestety. A szkoda. Bo by było fajnie. Dobra, zobaczmy co tutaj dają w tej jaskini. O, tu jakieś przyszły omłoty. Dobrze, dobrze macie trafił z kulki. Co? Ukończono wydarzenie jakieś? Wejdź na cmentarzysko w blasku. Dobra, chodźmy. Siema. Co? Mam robić na tym cmentarzysku w blasku? To jest jakiś Zbyszek. Rozmawiaj z wędrowcem. Uwaga! Okej. Chłopaki, co wy tam, mata tam Flame Strike'a i wybuchaj tak, bzde. To chłopaki poszaleli. Idą nowi, mata nowego Flame Strike'a, macie tam hydrę jeszcze. I wybuchaj tak, i bzde. O, ten jakiś twardszy był. Weźmy trochę złotka. No, gdzie następni? Idą tu. Dobra, mata tam Flame Strike'a. Tutaj jakąś hydrę postawimy. Tamci na Flame Strike'u się wywrócą. O nie, jakiś twardziel. Co to za twardziel? Co to za twardziel? O, Macieju, uciekaj. Co to za twardziel? Dobra, idą następni. Tu im damy hydrę, tym damy tam Flame Strike'a. Wysadzimy ich troszkę. Włączymy sobie tarczę. Odnowimy im tutaj spele. Damy hydrę nową. Jeszcze ktoś? Jeszcze kogoś tu niesie matka bossa jakiegoś. Dobra, Flame Strike. Hydra. Hydra się tam zajmuje. Tu drugi Flame Strike. Tam niesie hydra zajmuje tym bossem. Włączamy tarczę. Tego bossa zapałujemy. Tutaj to już wysadzi się samo. Hydra. Dobra, GG. Jeszcze ktoś? Ukończono! Utrzymaj pozycję. Nice. Zdawało się być trudniejsze. O, czemu chamie otwierasz moją skrzynkę? Co za cham i burak. Zioł otworzył moją skrzynkę. Co za burak. Buraczany. A ty skąd się tu wziąłeś? Nie byłeś tam w środku, nie zginąłeś? No wiesz co? No wiesz co? Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj, kochani, Strażnicę Światłości. Zobaczmy tą strażnicę. Mamy jakiś bonus dla czarki na spopielenie, którego nie używamy. No tu się przydała ta ściana ognia. Fajnie było, jak taka grupka szła i po prostu się wybuchała na tej ścianie ognia, co jest grane. Co się stało? XD. Aha, wyszło się. Okej. Okay. Życie, moi kochani, życie. Czasem jest życie. Ja mam podjarany, jestem pod diabełka tak, że będzie po prostu rzeźnia. Nie będę musiał patrzeć na to, co te inne durne firmy robią. W sensie jakieś badziewiaki. Drzwi! Drzwi! Uwaga, wchodzę! Zgładź dwóch wartowników. Wchodzę! Nie ma nikogo. Jak mam zgładzić wartowników, jak tu nikogo nie ma? XD. Kogo ja mam tu zgładzić, jak tu nikogo nie ma? Halo? Jest! Co to za wartownik? Wartownik nawet był. Dobra, daj tam hydrę na środek.
włączamy tarczę i wybuchamy, tak? Dalej nie widzę nigdzie żadnych wartowników. Mamy gema następnego. O! Hydra! Flame Strike! Maćku, uciekaj! Dobrze, weź tę fotkę i... Wybuchaj ich, wybuchaj ich, wybuchaj ich! Dobrze, wybuchaj ich. Wybuchaj ich, Maćku, wybuchaj. Co, jeszcze jakiś wilk tu? Pyskował. Dobra, tu się boję, bo tu potrafi pod nogi iść ogień, nie? Daj tam im hydrę, daj tam tłum sztosa. Brama zamknięta. Czyli rozumiem, muszę znaleźć klucz. Możliwe, że te wykodla, że te dziadki alpejskie będą miały klucze, nie? Jest pierwszy dziadek alpejski. Dawajmy tam hydrę od razu na mordę, flamen, sztoski, wszystko co tam można. Dobra, buty nowicjusza pasi. Co to tu ciemno? Co ty tam? Jakiś ciebie piroman, człowieku. Ja to jestem piroman. Znowu ciemno. Dobra, potkę jedną chociaż wypił, co? Tak, dla kurażu. Romni mi tam flame strike. No romni mi tam flame strike, dobrze. Oni tam wysydzają się. Co tak mi ciemno? Co tak ciemno? Otwórz oczy! Dobra, daj im tam hydrę w takim razie. Tam się hydra zajmuje problemami. Ej, tam hydrę dostałeś! Dobra, shield! Fire! Czy jeszcze? Ktoś jeszcze ma tu jakieś pytania do mnie? Chętnie odpowiem. Chętnie odpowiem! Hydrę tam w środek postawimy. Dawaj tu hydrę, niech ona to pałuje. Gdzie jest drugi strażnik? Się pytam. Halo, policja. Dawaj tarczę, idziemy dalej, bo tu nie ma czasu. Dawaj hydrę na ziemię. Trzeba zacząć tu speedować, bo my tu jesteśmy potężny Kael'thas. Się nie boimy takich rzeczy. Nie mam. Tu nie było strażnika, tak? Tu już jest zamknięte. Co mnie tu gryzło w nerę? Tu już jest zamknięte, więc musimy się cofnąć i pewnie iść tu, tak? Dobra, chodźmy. Chomy! Chodźmy szukać tego strażnika. To nie tędy, tylko tędy. O! Tu są jeszcze jakieś zbyszki. Jak mnie zestunował! Skurkowaniec! Masz hydrę na mordę za karę. Masz, chamie, hydrę za karę. No bo ja tędy nie szedłem, faktycznie szedłem tamtą ścieżką, nie? Szedłem tam na wprost. Teraz musimy iść tu. Tak? Tak, i tam na wprost. Tu będą zamknięte drzwi. Tak? No. Musimy szukać drugiego wartownika. Siema! Wybuchać, chłopy! Chłopy, wybuchać! Mata tam jeszcze ten, ścianę ognia, żebyście sobie powybuchali. Jest drugi wieśniok, tu. Ono! Hono, masz tam hydrę, dziadu! Masz tam pancerz, masz ścianę ognia. I wybuchy, 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 wybuchy. Ej, co to za dozorczyni tutaj? Dowódczyni wartowników jeszcze się ten... Zabiję dwóch wartowników i się dowódczyni zdenerwowała. Dobra, zaraz cię podpalę, będziesz tu ten. Ja tu się ciebie nie boję, ja mogę z tobą się bić w mele. Ja tu się z tobą mogę bić w mele. Klucz wartownika, mocne buty. Czy idziemy dalej, czy wracamy do tych drzwi? Zobaczmy, co jest dalej. Jakieś zbyszki lichej jakości. Damy im tam hydrę i ścianę. Może jakąś skrzynkę spotkamy, może jakiegoś goblina, może tu. Może...
Dobra, ja się nie boję, w mele mogę z tobą, chłopie, się bić. O Jezu, to tutaj flamenztos, hydra, pancerze. I wybuchy. Co to za postacie? Keltas jest OP. Te wybuchy. Keltas, melo melo. Co ty tam, chłopie, ode mnie chcesz? Ściany ognia. O, tu tyle. Dobra, to włączamy, aż shielda włączyło. Dobra, nara. Idę do drzwi. Nic tu nie było. Jakieś wukodlaki. Co ty, taki wukodlak, jesteś uparty? Gdzie te drzwi były? Chyba tu. Nie? Czy nie tu? Halo? Nie, tam. Co ty tu? On tu się miotacz nazywa. Ty, człowieku, nie wiesz, co to miotacz. XD. Ja jestem miotacz. To jest... Pierducha. Mamy talent, kochani. Mamy talent. Możemy mieć flamestrike. Wrogowie stojący w ścianie ognia otrzymują zagrożone o 25 lat podpalenia ze wszystkich źródeł. Ooh, baby. Ooh, baby. Podpalacz macie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Hydra, ratuj! Hydra, ratuj! Już? Miałoby tak groźnie. Tak mnie nastraszyli. Udaj się do sali narad światłości. Siema, ja przyszedłem do sali narad światłości. Oho, wiedziałem, że tu mnie coś zaraz spotka niedobrego. Wiedziałem, dobra. Ściana ognia. Ściana ognia, mówię, dobra. Hydra. Ściana ognia. Ściana ognia. O to chodziło. O to chodziło. Co tyle? Dobra. Jakiś trap przede mną jest, nie? Bo trzeba uważać na to, żeby to nie wejść. Hydra jeszcze coś tam strzela? Dobra, nie strzela. O, tu jakieś są dziki! Hydra! Flamenztos! Dum! Kulka ognia! Bum! Rób bum! Rękawiczki, dobrze, przyda nam się surowiec. Mam nadzieję, że z rozmontowania dostaniemy dużo kryształu. Dawaj tam im flamestrike'a, niestety tam se stoją i wybuchają. A ten wukodlak co tutaj przyszedł? Co on tu chce ode mnie? Oj Boże, jaki ty biedny jesteś. Oj, dobra, tu trochę was tu jest. No to ściana ognia. I tu są rejry. Uuu, dobra, no to puncerz i hydra. No, przesadziłem trochę. Za dużo. Halo, gdzie jest ta sala narad naszej elitarnych jednostek? Halo, policja. Siema, gdzie jest sala narad? Chciałbym się dowiedzieć. O Jezu, co tu się dzieje? Pancer! Flamenztos! A tu byliśmy. Ojojoj! On jest duży i dziki, daj mu hydrę, on jest duży i dziki. Podpalić go. Dobra, mam dziwne wrażenie, że dlaczego ja tu mogłem być? Nie mogłem być. Dobra, idziemy dalej. Gdzie ta sala narad? Gdzie jak oni się tak będą spotykać i naradzać, to... Się nie dziwię, że królestwo upadło. Tylko oni mają do sali narad 3 godziny. To zanim się naradzą, że wojna idzie, to już po wojnie. Ojojoj, flamenztos, hydra też. Ojojoj. Odskakuj od tego wybuchu, Macieju. Flamenztosik. No powiem wam, Keltasem mi się fajniej gra. Tak, może jest troszkę mniej bezpieczny, chociaż ma też tego shielda, który leczy, nie?
Wyładowania! Ładowania, biegniemy. Ej, gdzie są wrogowie? Ja się pytam, jak ja mam wyładowania. Halo, no co jest? Matka lęgu, szybko z wyładowań ją pociśnij, hydra. Hydra mówię, dobrze, flamenstos, dobrze, tarcza, dobrze, i palimy sukę, Macieju, palimy sukę. Tu jest suka. Nowa hydra, palimy sukę, Macieju, palimy sukę, flamenstos i palimy sukę. Macieju, potiony się kończą. Suka miała się spalić, a się nie spaliła. Tam są potiony. Jest jeden, jest drugi. Hydra, pal tą sukę. Dobra, mamy shielda i teraz ją sukę palimy. I jeszcze flamenstos. Stoi we flamenstosie, więc dostaje więcej w papę od wszystkich źródeł. Dum, du, dum. Wszystkich źródeł podpalania dostaje więcej w papę. Już, pani? Jeszcze nie. O ty suko. Już? Zatwione? Podziemia ukończone. Super. Odblokowano aspekt pożogi. No i super. Jak tam mój plecaczek? Prawie pełny. No to z powrotem. Drażnica światłości. Oko światłości. Sala narad, tu jest oko, i tu oko było, dobra. Sanktuarium, my chcemy wrócić do... Czy idziemy do tego gościa? Chodźmy do tego gościa, zróbmy to zadanie poboczne. Ej, miałeś wyjść. Wychodź. No. Może być. Może być. Kochani, może być. Dobra. Pędzimy teraz, skoro mamy to zrobione. Co to za jakaś ekipa rozbiórkowa? Ej. Skrzynkę mi ukradli, no to zachamy. Dobra. Pędzimy tu. Dobra, nie mam czasu. Włączę się ten i wpadajcie. Nie mam czasu się tu z wami pieścić. Co to za jakaś armata? O, idzie w cholerę. O, zioła tam są. Po zioła musimy iść. Mata hydrę. Bawcie się z hydrą, ja sobie zbiorę zioła, nie? No. Idziemy pogadać w zadanie poboczne. O Jezu, dobra, dawaj ściślę. Flamem sztosa. Pancerz i wybuchamy. Przyjaciele, wybuchamy. Jakiś gościu za nami idzie. Dobra, jak to zioła, mata hydrę. Zajmijcie się tutaj hydrą. Ja sobie pójdę dalej. Straszny drzewiec. Ale zioła pominąłem, kąśnicę. O, tu jakieś miasteczko będzie w ogóle. I te. Tu jest jakieś miasteczko. I nieodblokowany teleport. Co to jest? Tos Morgowi. Dobra, zaraz stosy, najpierw odblokujmy sobie teleporta tu. O, cia. I tu mamy stos Morgowi. Siema, zamknij. Ty! Zimna wiara. So our young brother failed in his pilgrimage to the monastery. A shame. But no worse than any of us have earned, is it? Death of fang and claw, of freezing. Of the pyre, our sinful bodies deserve no better.
Dobra. Zrobiliśmy to zadanie poboczne. Tu mamy nowe zadania poboczne do zrobienia. Zimna wiara. Ile nam punktów brakuje do nagród? Patrzcie, 45 i będziemy bogaci. Co my tu mamy? Tu mamy kilka zadań pobocznych. Stajnie, to jest jakieś duże miasto, kochani. To jest duże miasto. To jest duże miasto. Dobra. Co ty chcesz od nas, Zbyszek? Darkness is all around us, threatening to close in at any moment. It is our struggle to keep it at bay, if only just barely. Back when the Knights Penitent still patrolled these woods, they would construct great sanctified braziers to ward off evil. No i co? W związku z tym. There is one not far from here. If you wish to help us push back the darkness, you could light it. Okej. Podpalę ci to. Podpalę ci to, nie łam się. A ty co chcesz? Those were local hunters. They went with my brother Perithan to guide some merchants through the mountain pass, but were attacked by bandits. The hunters think Perithan set them up. That cannot be right. He is not very devout, but he wouldn't do something like that. I want to look for him, but the woods are dangerous. Could I perhaps hire you as a bodyguard? Yes. 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 Leave, ja ci pomogę, yes. Maybe he came back on his own. Yes. A co to jest za tablica? Halo. Myślałem, że to tablica z zadaniami nowa. Co ty chcesz jeszcze powiedzieć? Idź tam do niego. Co chcesz? You're kind, but it's nothing that won't heal. I was a fool for trying to get into the old Light's Watch outpost. The place is overrun with fiends. I only wanted to... I believe my mother, Soliana, was stationed there. However, the church keeps everything but its records in the light. There must be something left behind at the outpost by Knight's Penitent. Don't worry. I'll look into it. Przyjrzę się temu, nie panikuj. Dobra. Not while I'm in town. Not in town. Co not in town? Chciałem sobie tylko fireballka puścić. Szukam Perizalda. Persifalda szukam. No, myślałem, że grę wywaliło. A to tylko Persifalda wywaliło. Dobra. Szukam Persifalda. Mów, gdzie jest. Perithan does his very best to avoid me, I'm afraid. I should hope he's somewhere praying for his own salvation. We gave up long ago. That troublemaker? No. But let me know if you find him. I have some questions. Light. I was hoping. The merchants were ambushed at a camp just before the pass. We should search there.
Come back if you need work. No witchcraft here, only honest magics. Się wyciszyłem, nawet nie widziałem kiedy. Niestety nie będę chodził do katakumby drugi raz w tym odcinku, bo to nie o to chodzi, żeby teraz drugi raz chodzić. Pójdziemy zaprowadzić tego przyjaciela do przyjaciela brata. Zrobiłem sobie to ulepszenie, bo chcę sprawdzić, czy faktycznie dostanę ten upgrade. Ostrzeżenie, twój pierwotny portal. Dobra. Chcę sprawdzić te ulepszenia, nie? Bo mówiłem o tym, że te marnujemy niby surowce, ale te surowce i tak będziemy mieli zmarnowane, bo one... O, drzewo, flamenczko. Bo one i tak zaczniemy, wszyscy zaczną od zera, tak? No. Stwór, który pożywiał się, to miał szpony jak sztylety. Świetnie. O, tu mamy nową też jakąś katakumbę do sprawdzenia. Super, ale idziemy zobaczyć, gdzie jest brat. Chodź do brata. O, i teraz... O, dostałem. Faktycznie dostałem shielda, ale ja uderzyłem elitkę i dostałem shielda. Tra-ta-ta-ta. Znowu mam shielda. Tra-ta-ta-ta. Za jedno... Broken. Dobra. On tu gdzieś był przy ognisku. Ono tu. Szukaj go. Przyczyną śmierci rana szyi. To zwłoki są? No tak. Ja myślałem, że to studzienka jak... Rozpal palenisko, aby zacząć rytuał. Przecież jest. Halo. Torby z kupcami. Jak mam palenisko rozpalić? Przecież się pali. Nie, coś tu innego mamy. Co teraz mamy tu zrobić? Co my tu mamy zrobić? O, może to znaleźć. Nie? Nie to? Poszukaj w okolicy wskazówek. Dobra. Ej. Wskazówek w okolicy poszukaj. Leży trup. Leży kolejny trup.
but I've seen those scars before. Już? Tyle wskazówek? Sometimes met with Perithan. It seems he's truly fallen in with them. I have to find him. I have to bring my brother to justice. To? Co jeszcze mam tu zrobić? Aha, dobra. Pomóż Laktanowi znaleźć kryjówkę. Okej. Okay. To idziemy. Chodź, pomogę. O, a ci skąd się tu wzięli? Skąd oni się tu wzięli? Dlaczego on jeszcze żyje? Pindź do sławy. Chodź, Laktan, pomogę ci znaleźć tą kryjówkę, tylko musimy trochę famy sztosów tu zarzucić. Dobra, czy idziemy teraz do góry, czy na dół? To jest pytanie. Trudno powiedzieć, bo może być i na górze, i na dole, z tego co widzę. Może być i tu ta kryjówka. Tu. Zelana kopalnia, piwnica. O, też fajnie. Też fajne, co? Plamenstos. Elita. I dostałem shielda. Co się stało? Umarłem? Panie. Co się stało? Jadłem gdzieś? Zjadliwe tunele. Co to za tunele? Weź wyjdź. To nie chcę na razie do żadnych tuneli wychodzić. Przeklika tak wszystko. Niechcący wchodzi do jakichś tuneli. Gdzie ta elita? Nie, tu mam wejść chyba, tak? Ucieczka podrzynacza, podziemia. Tak. Tu mam wejść, tak? W język i wejść do ucieczki podrzynacza i znać Perithana. Dobra, okej. Okay. Czyli tu mam wejść. Tu jest ta siedziba wrogu. Okej. Okay. Siema. Teraz za mną idzie, a wcześniej go nie było. Lektan, nie łam się, znajdziemy Persifalda. Nie łam się, znajdziemy Persifalda. Dobra, ogień i palimy. Halo, Persifald. No, hydry dawno nie stawiałem, jak się tam pobawił z hydrą. O, skrzyneczka, legenda. Boże, śmiał legendę, Maćku. Flamensztos! Drugi Flamensztos! Hydra! XD! Keltas! Keltas! Flamensztos! Już many zabrakło. Weź go tam, już zabij. Flamensztos! Flamensztos, tarcza, hydra. Easy, wszystko wybucha, wszystko płonie. Dobra, chyba Persifalda widzę na minimapie. Nie, to są drzwi. Drzwi są zamknięte, musisz znaleźć odpowiedni klucz, okej? Okay. A tu co jest? Odpowiedni klucz, okej? Okay. O, tam coś dużego jest. XD, jak wybuchają patałachy. Drżąca przepiórka! Weź go tam, hydra, spałuj. Dobrze. Może tu znajdziemy jakieś skrzynki fajne. Surowy diament, trochę złota, nie ma skrzynek. Dobra, idziemy stąd. Mamy już klucz. Tutaj był klucz. To teraz idziemy do drzwi. Siema. Idziemy szukać Persifalda.
Dziupla przemytnika. Ja do Parsifalda. Przestańcie się ten. Dobra, to nie wygląda dobrze. Flamensztos i wybuchy, i wybuchy, i wybuchy, i wybuchy. I Flamensztos i wybuchy, wybuchy, wybuchy. Dobra, jest już nie ma. Okej. No tu nikogo nie ma, halo. Tu nie było Parsifalda. Hydrę stawiamy, niech ona tutaj tankuje, my szukamy Parsifalda. Dobra, spalę tarczę, to spalimy jej tarczę. Flamensztos! Ileż do tego Parsifalda będziemy szli? Zaraz biję 20 level i nie dojdę do Parsifalda nawet. I to teraz? W prawo czy w lewo? No to tam hydry. Prawo czy w lewo? Którędy do Parsifalda? O, tu jest jakiś dzik. Dzik! A! Zmroziło mnie. Ale dzika też zmroziło. 19 poziom. Dobra, zobaczmy, co dodamy sobie. Ściana ognia. Wrogowie są potrafieni przez 3 sekundy po opuszczeniu. Zyskujesz premię do regeneracji many za każdą aktywność ściana ognia. Dobra, to. Więcej podpalenia. Więcej podpalenia. Jezu, jak to jest duży teren. Więcej podpalenia. Jak opuszczą, to są dalej podpaleni. XD. Nawet jak opuścicie, to jesteście podpaleni. Dobra, jest coś nowego do zgarnięcia. Co to? Ale coś tu miało być. Jest Perifald. O, Banita! Hydra! Flamensztos! Gdzie on jest? Drugi Flamensztos! Hydra nowa. Trzeci Flamensztos. Fireball. Macieju, wyjdź z pułapki. Flamensztos. I podpalamy skubańca z hydrą. Flamensztos. Flamensztos. Ile on ma życia? V. Nie pokazuje tak jak w trójce pod V. Flamensztos! Nawet jak wychodzisz, to dostajesz damage z Flamensztosa. Przed Flamensztosem nie da się uciec. Przed Flamensztosem nie da się uciec. Przed Flamensztosem nie da się uciec. Perifald, co ci się stało? What have you done? How could you have fallen so far? Margrave demands justice, brother. I need justice. They told me it would be clean. Lift a few purses and send them on their way. Nobody was supposed to get hurt. I didn't kill anyone. I ran and they punished me for it. You must believe me. You'll never convince the others. We can't return to Margrave. Can you walk? Look at them. These are old smuggler tunnels, right? We'll follow them south, somewhere no one knows us. Start over. Thank you for your help. He's an idiot, but he's blood. I can't just... Can I trust you not to tell anyone where we've gone? Understood. Jedenaście tysięcy expa. Dobra. Trendy do wyjścia. To jest fajne. To mi się podoba.
Nie trzeba się teraz cofać, biegać z powrotem do wyjścia, tylko klik. I jesteśmy przy wyjściu. Ohoho, a to co? Skąd on się tu wziął? Jego tu miało już nie być. O. Coś tu blisko mamy? Oczyszczający płomień, ale to trzeba strasznie... A, to górą trzeba iść. Ale odcinek już 41 minut, także moi kochani, Maciej w tym momencie ten... Miażdży puszcza nagrody dla barbarzyńcy. Maciej w tym momencie kończy odcineczek. To jest tyle z przygód z pierwszego weekendu betowego. Ja sobie już teraz na spokojnie dokończę to, co mam dokończyć, czyli wbiję 25 level, porobię wszystkie rzeczy, które chcę porobić i będę czekał na drugi weekend, w którym pewnie pobawię się druidkiem albo nekromantą. Co ty chcesz? Ale Keltas jest lepszy. Keltas lepszy od Jayny. Nie wiem, na ile lepszy w sensie, nie wiem, late game'u później czy coś. Ale na tym etapie gry rozrywka jest dużo lepsza z Keltasa i to tak potężnie lepsza, kochani, potężnie lepsza. Te wybuchy, te ognie to jest lepsze niż te lody. Nie sądziłem, że kiedyś powiem, że wolę wybuchy niż loda, ale okej. Zdarza się najlepszym, nawet takie stwierdzenie. Ściana ognia. Te ściany ognia ich po prostu zmasakrują. Także moi kochani, jeszcze dobiegniemy sobie tutaj do tego ołtarza, żeby go sobie tutaj podpalić. On gdzieś tutaj powinien być. Strasznie tu niebezpiecznie, więc hydrę wystawiłem nawet. Plamę sztosa. O, jakieś skóry mi tutaj wypadły nawet. Pięć do sławy. No i tutaj mamy gdzieś podpalić rytualny ogień. Podpaliliśmy rytualny ogień. Oczyść teren. No czyszczę, no. Coś mam zrobić. Przecież to nic trudnego nie może być. To oczyszczenie terenu, jakiś wukodlak. Tu jeszcze jakiś... Ło! Dobra, ty jesteś groźny. Musimy cię tutaj... Hydrą. Dobra. No oczyściłem teren. Jeszcze nie oczyściłem. Jeszcze drzewce. I to tyle drzewców. Ocie panie, ile drzewców. Maciej się boi takiej ilości drzewców, aż hydrę postawił. Maciej się tak boi drzewców, że hej. Kolejne flamensztosy, kolejne wybuchy, kolejne flamensztosy, kolejne wybuchy, kolejna hydra. Czy jeszcze? Czy do mnie przyjść? Jeszcze biegną. Kubańskie. A ekspik leci, Szczypta grobowego jakiegoś badziewia, może być. Dobra, palmy go, palmy. Aj, uciekajmy. Palmy. Hydra, pal go dalej. Dobra, nice. Ten spalony. Legendarny napierśnik. Wróć do kapłana Macieja. Tak, moi drodzy, to nie jest Matwieja, Macieja. Kapłan Macieja. Co dostaliśmy za legendarną zbroję? Powiedzcie, że jest fajna. Jest lepsza od naszej i nie zabiera nam punktów. Dobra, 80 pancerza, obrażeń błyskawice. Redukcja obrażeń, odporność na ciernie. 9 zręczności. Cię działania twoich efektów ograniczających kontroli zadłużone 20%, dowolnej nieustępliwością. Zadajesz obrażenia zwiększone o 35%. To jest dobre, bo tych bossów nie można stunować i tak dalej. Więc najprawdopodobniej oni mają nieustępliwość. Więc będziemy ich mocniej bić. Takie mam przeczucie, a tą zręczność się wymieni zaraz. Ja wam zaraz pokażę jak, tylko tutaj spalimy to ognisko, zaraz tą zręczność wymienimy i będzie cacy. Spaliłem ci ten ogień, chłopie. So you have. I can smell it from here. I wish I could have seen the flames dance. The light shines through you, wanderer.
Ile expa w całym mieście? Dobra, to teraz... O! Dodatkowy ładunek mikstury. 10 tysięcy złota. Ale jesteśmy bogate, suki. No i dobra. Teraz 5 na 400. Jeszcze dodatkowe PD. 25 tysięcy złota i gratisowy punkt umiejętności. Czemu to jest zablokowane? Może dlatego, że muszę najpierw to? Nie. Plus 80 do maksa oboli. Czy moje 160 nie jest... Jak mam się dowiedzieć, jaki mam maks oboli? Co? Materiały, może tu będzie. Rośliny. Tu jest waluta oboli. A, mam 505. Dobra. 505 mam limit oboli. Ok. To teraz, moi kochani, do Kyowosadu. Do Kyowosadu. Do Kowala. Do Kowala. Hej. Do Kowala idziemy. I musimy tą zręczność wywalić, bo ja chcę być inteligentny, a nie zręczny. Zręczne to mogą być łapki młodej dziewczynki, a nie tamten. Dobra. Zobaczmy, czy coś należy nam się tutaj założyć. Buty plus 17, ładunek odskoku, ale tracę tarczę płomieni. Więc nie chcę. Czapka. Taka sobie ta czapka. To czapka jest w ogóle, to nie czapka. To klata, nie? Tunika. Nie chcę tych cierni. Buty. Odskok na chwilę zapewnia. Tu mam nowe mrozy, tarcze promieni. Tu mam odporność na błyskawice, redukcję many, szanse na unik. No ciekawe. Ale tu mam większą redukcję many i jeszcze tarcze płomieni bonus, więc... Sorry, i to jest badziew, i to sobie założymy. Szemrzące obole! Szemrzące obole, moi kochani. One są tu. 210 oboli już mamy. Służy do kopania przedmiotów do trybu PvP od sprzedawców na suchych stepach i w Kedżistanie. Uzyskiwane na oczyszczanie ziary nienawiści. Ziary nienawiści można wyłącznie na stepach PvP. Ło! Dobra, kowal. Kowal, panie Kowalu, gdzieś pan był tutaj kiedyś. Panie Kowalu, gdzieś pan był tutaj kiedyś. Naprawić coś? Nie. Wszystkie zwykłe. Won. Wszystkie magiczne. Won. Wszystkie rzadkie. Won. Dobra. I teraz próbujemy zrobić z tej zręczności coś innego, nie? Żeby zrobić z tej zręczności coś innego, to musimy iść do zaklinaczki. Ale coś przylagowuje. Dobra, ruszyło. I te. Cześć, zaklinacz. Chciałbym wydobyć aspekt, wykonać pieczęcie, rozłożyć pieczęcie, zaklnąć. Zaklnąć moją klatę. Nie chcę tej 9 zręczności. Aha. Nie mam czarci i róży. No, czarczą różę. Piekielnego przepływu, gdy sanktuarium poddaje się w połowie piekieł. Czarci róża. Czarci róża. Ja to mam wziąć. Dobra, jest jeszcze inny pomysł. Bo jest tutaj taki pan alchemik. Może on potrafi nam zrobić tą czarci różę. Siema, panie alchemiku. Mogę ulepszyć miksturę? Nie, na 20 level dopiero. Tworzyć eliksiry mogę jakieś. O, słaba odporność na zimno, kolczasty żelazo. Dobra, ulepsz zasoby. Wytwórz kadzidło. Czyli nie mogę tego żółtego, mogę tylko niebieskie itemy robić. Mogę tylko niebieskie itemy robić, więc a skąd mam wziąć to żółte badziewsko? Idźmy to przeczytajmy, skąd to jest. Jeszcze do skrzynki zajrzymy. Siema. Zostaw te gemy. Dobra. Żebym miał czystą skrzynkę na dobijanie levli. Skąd ja mam to wziąć? Taki
taki trudny surowiec. Halo, policja. Chcę zakląć moją piękną klatę. Niezwykle rzadko występujące zioło. Można je znaleźć podczas piekielnego przypływu. Sanktuarium poddaje się powi piekieł. Świetnie. Świetnie. To wszystko już wiemy. Wszystko już wiemy. Nasze misje. Kampania. W kampanii mamy takie misje, ale tego nie możemy robić. Możemy jeszcze te dwie rzeczy zrobić na razie. I z pobocznych mamy zdobądź dziennik archiwisty 1, 2, 3, czyli wejść tu. Zapieczętowane drzwi to będzie gdzieś tu. I kufry z Menstadu to będzie to. Ta. Czyli teraz ja sobie będę szedł tu. W międzyczasie zacznę tu fabułkę, zboczy droga i to, a tego już nie możemy w tej wersji gry. Czyli trzeba te dwie fabułki klepnąć, a później już zadania poboczne. Ale to już, kochani, nie z wami. Dziękuję wam serdecznie. To tyle z pierwszego weekendu beta testów. Mam nadzieję, że wam się podobała Jaina, że wam się podobał jeszcze bardziej Keltas. Ja jestem podjarany, więc na pewno będzie więcej, a nawet jak nie będzie więcej, to ja będę giercował. Trzymajcie się, Mandero, i pa, pa!